Idziemy na Biesiadowo teraz. Ostatnia pizzeria dzisiaj przed nami, mianowicie Biesiadowo. Normalnie żółty ser jak na normalnej zapiekance i to takiej gorszej zapiekance bym powiedział. To nie jest mozzarella, to jest jakiś właśnie miks serów. W ogóle nie wiem, czy to nie jest jakiś produkt seropodobny. Fatalnie to smakuje. Ugryzłem to raz i tak naprawdę nie mam ochoty na więcej. Jeszcze najlepsze w tym wszystkim jest to, jak ten gość wciska kity w tych filmikach swoich biznesowych. Mówi, że najlepsze składniki, najwyższej jakości. Otwórz u nas franczyzę, to będziesz robił miliony. Jeśli ten gość karmi ludzi takim jedzeniem, to jest po prostu skok na hajs i on po prostu chce jak najwięcej franczyz sprzedać. Wiecie, gdzie ma klienta. Serdecznie odradzam. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dzisiaj jestem w jednym z moich lokali, w sieciowym lokalu Biesiadowo, na Targówku. Jestem tutaj, ponieważ niedawno ukazał się film znanego youtubera Książulo, który bardzo mocno skrytykował naszą pizzę. Po obejrzeniu tego materiału, to było ponad miesiąc temu, zobaczyłem, jaka jest jakość tej pizzy i stwierdziłem, że tak naprawdę ta pizza nie ma prawa być zrobiona z naszych składników, które dostarczamy jako sieć. Tu jest mój franczyzobiorca, witam pana. Dzień dobry. Serdecznie. Pan Jarosław Śliwa. Pan Jarosław, no tutaj jest też jakby winowajcą tego wszystkiego, tego całego zamieszania. Panie Jarku, jak to się stało, że ta pizza miała taką jakość? Proszę mi powiedzieć. Zły dobór składników, niedopilnowanie personelu niestety. No, jesteśmy świeżym lokalem, uczymy się na błędach niestety. Czy te składniki, które pan używał do tej pizzy, pochodziły z naszej hurtowni? Nie, były zakupione z zewnątrz. No właśnie, było ponad 20 składników, bo po tym filmie na oko już widziałem, że składniki nie są z naszej hurtowni. Wysłałem tutaj kontrolę. Okazało się, że stwierdziliśmy na kuchni ponad 20 składników niepochodzących z hurtowni Biesiadowa. Za jakość w tym lokalu chcielibyśmy serdecznie przeprosić i zaprosić Książula oczywiście na kolejną wizytę w naszych lokalach, żeby spróbował jakości. Również mogę zapewnić, że naprawdę od lat dbam o tą jakość. Jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wątpliwość, że ta jakość jest kiepska, zapraszam do mnie na hurtownię. Ja pokażę, jakich składników naprawdę używamy w naszych pizzeriach. To są składniki najwyższej jakości i tego się będziemy trzymać. Mamy nadzieję, że ta jakość się polepszy. I wszystkich naszych klientów, którzy ewentualnie by doznali jakby tej kiepskiej jakości, serdecznie chcemy przeprosić. Dokładnie. Jesteśmy przeszkoleni, także zapraszamy teraz. Nowa jakość, nowe wyzwania. Zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękujemy.